Chciałam poruszyć pewien temat związany z kosztami. Nie jest to tylko tak, że koszty, takie powiedzmy w uproszczeniu, jak to na studiach uczą, są tylko koszty zmienne i stałe i żadnych innych takich większych podziałów nie stosujemy. Chodzi o to, że możemy wyróżnić między innymi koszty użyteczne i nieużyteczne. Chodzi po prostu o to, że nie zawsze to, co możemy maksymalnie wyprodukować, równa się temu, co faktycznie produkujemy. Tak jak tutaj pokazuje, zdolności produkcyjne to 40 tysięcy sztuk, a my produkujemy 3 czwarte tego, czyli powiedzmy no procentowo dość dużo odbiega od wartość bieżącej produkcji od tego, co faktycznie możemy, jesteśmy zdolni produkować. Dlatego to się nazywa zdolności. Jeżeli X-em określimy produkcję faktyczną, to całkowite koszty produkcji to jest tak jak zawsze się przeciętnie liczy, to są koszty stałe plus wielkość produkcji razy ten koszt zmienny jednostkowy, czyli ile kosztuje mnie wyprodukowanie każdej dodatkowej pojedynczej jednostki. I w tym momencie tutaj to jest 150 taki koszt i razy wielkość produkcji 30 tysięcy i plus koszty stałe. Dlatego tutaj mamy takie, a nie inne obliczenie. Czyli wychodzi na to, że koszty całkowite produkcji to 4 740 000 zł. Niby się wydaje, że nic więcej tu nie można powiedzieć, ale jak to w każdych przedmiotach ekonomicznych należy napisać choćby 3 słowa dotyczące interpretacji jakiegokolwiek wyniku, który otrzymujemy. Czyli my możemy powiedzieć, że w tym badanym okresie koszty całkowite związane z tą produkcją wynosiły 4 740 000 zł. Jeśli chodzi o koszty produkcji, możemy również wyróżnić, ile wynosiły koszty te 4 700 000, ale w przeliczeniu na tą produkcję, którą otrzymaliśmy. Czyli interesują nas nie koszty całkowite produkcji, a jednostkowe, czyli takie jak koszty całkowite przypadające na jedną jakby w przeliczeniu na jedną sztukę produkcji i w tym momencie te 4 700 000 wystarczy podzielić przez faktyczną produkcję, która została dokonana i w tym momencie wychodzi na to, że ja za każdą jednostkę produkcji przy kosztach stałych na poziomie 240 tysięcy złotych płacę 158 zł. Te 158 to nie jest 150. Dlaczego? Bo właśnie ta 8 zł różnicy to jest koszt stały, ale przypadający na wielkość produkcji. Właśnie na tym to polega, że koszty stałe trzeba również uwzględniać, jeżeli liczymy koszty jednostkowe produkcji, ale całkowite, podzielone przez wielkość produkcji. I teraz, tak jak mówiłam, wszystko trzeba interpretować. Czyli, że w tym badanym okresie poniesiono koszty jednostkowe związane z produkcją w wysokości 158 zł za sztukę. Teraz pojawia się taka dość rzadka kategoria, jaką są koszty stałe użyteczne. Koszty stałe użyteczne są to koszty przypadające na wielkość produkcji. I teraz, jeżeli my w tym momencie koszty stałe badanego okresu chcemy dowiedzieć się, ile maksymalnie by nas tak na sztukę kosztowało ten koszt stały, gdybyśmy wykorzystywali w pełni nasze zdolności produkcyjne, to dzielimy wszystkie koszty stałe, jakie mamy, przez maksymalne zdolności produkcyjne, czyli to, co możemy jak najwięcej produkować i oznacza to w tym momencie, że my powiedzmy kosztów stałych na jedną sztukę ponosimy 6 zł. Ja tu już Wam zasugerowałam, że my tu ponosimy 8 zł między kosztami zmiennymi a jednostkowymi, a kosztem jednostkowym, ale całkowitym. Tu w tym momencie pojawia się właśnie ten temat, że zdolności produkcyjne nie pokrywają się z produkcją planowaną, a więc to są koszty użyteczne. I w tym momencie podzieliliśmy koszty stałe całkowite przez zdolności produkcyjne, nie przez planowaną produkcję. I wówczas możemy powiedzieć, że na jednostkę możliwego do wytworzenia produktu, zwróćcie uwagę, możliwego do wytworzenia, bo takie były tutaj, odnieśliśmy jakby koszty stałe do zdolności produkcyjnych, przypada tylko 6 zł kosztów stałych. Wszystko zależy od skali produkcji. Jak wiemy, im więcej czegoś produkujemy, tym bardziej te koszty stałe w przeliczeniu na sztukę zaczynają spadać nam
powiedzmy w okolice zera. I teraz pojawia się dodatkowy element, jakim są nie tylko koszty stałe jednostkowe, te użyteczne, ale również całkowite użyteczne. Jeżeli ja w tym momencie 6 zł ponoszę kosztów użytecznych, to w tym momencie, jeżeli przeliczę przez 30 tysięcy wyprodukowanych sztuk, możemy otrzymać wartość 180 tysięcy złotych. Ta kwota, jak widać, nie pokrywa się dokładnie z kosztem stałym całego badanego okresu, bo jest różnica 60 tysięcy złotych i to, co policzymy, ta różnica później, to będą koszty nieużyteczne. Bo jeżeli ja nie produkuję tego, co mogę, to w tym momencie te koszty stałe użyteczne na pewno będą ciut niższe od tego, ile wynoszą koszty stałe całkowite danego okresu. I to są całkowite koszty stałe użyteczne, czyli te w związku z tą już realizowaną produkcją, czyli możemy w tym momencie powiedzieć, że tutaj oczywiście dopiski, że koszty stałe wynikające z wykorzystania mocy produkcyjnych wynoszą 180 tysięcy złotych. Z wykorzystaniem, czyli tak jak już mówiłam, co innego jest planować albo powiedzmy wiedzieć, ile maksymalnie można produkować, co innego wykonywać. W większości przedmiotów takich podstawowych ekonomicznych zakładamy, że to, co się wyprodukuje, to od razu się sprzeda i produkujemy bez żadnych ograniczeń, a tu akurat w rachunkowości zarządczej mamy powiedzmy branie pod uwagę takiego elementu jak to, że niekoniecznie możemy wszystko mieć możliwość sprzedać. Nasza produkcja nie jest zawsze pełna, czyli wynikająca z maksymalnych możliwości. I teraz zostaje nam taki ostatni element, który ja już faktycznie Wam przeliczyłam, że te koszty stałe nieużyteczne to jest różnica między tym, co moglibyśmy produkować, a faktycznie produkujemy i przemnożone razy ten koszt użyteczny, jednostkowy. I w tym momencie wychodzi nam na to, że jeżeli produkujemy 40 tysięcy sztuk, a chcielibyśmy produkować, mamy takie zdolności na 40 tysięcy sztuk, a produkujemy 30, to po przemnożeniu tej różnicy, tych 10 tysięcy sztuk, oznacza, że te 60 tysięcy złotych są to dla nas koszty stałe całkowite, ale nieużyteczne. Nieużyteczne to znaczy, jakby mówiąc bardziej po polsku, niewykorzystane. I wówczas niektórzy to mówią, że to są koszty puste, czyli takie, które powiedzmy musimy ponieść, ale powiedzmy wynikają z tego, że my po prostu nie wykorzystujemy całego zasobu czasu, możliwości produkcji. Dlatego powiemy na koniec, że koszty stałe wynikające z niewykorzystania mocy produkcyjnych wynoszą 60 tysięcy złotych. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem.
Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.